Wydarzenie, jakie miało miejsce w weekend, w sobotę o godzinie 14, a więc w momencie, kiedy jest wolna sobota, jest środek ferii, przyjeżdża dwóch polityków Solidarnej Polski, znamienne też kiedy, bo przyjeżdżają dzień po tym, jak ich lider Solidarnej Polski, pan Jarosław Kaczyński, wpłacił 50 tysięcy złotych na rzecz ukraińskiej armii za przegrany proces z Radosławem Sikorskim o nazwanie go zdrajcą dyplomatycznym. Sąd orzekł wówczas, że musi zapłacić kwotę 700 tysięcy złotych. Pamiętacie państwo również przygotowanie kazusu prawnego, który miałby zwolnić, czyli specjalnie pod Kaczyńskiego przygotowany projekt ustawy, który miał zwolnić jego z tej opłaty. Oczywiście z tego szybko się wycofano i Kaczyński przeznaczył 50 tysięcy złotych na cel ukraińskiej armii jako rekompensatę, którą Sikorski zresztą przyjął. Co się stało następnego dnia? Wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym Solidarnej Polski, znowu zaatakowali Radosława Sikorskiego. Zaczęły tutaj być rzucane oskarżenia na temat zdrady dyplomatycznej po raz kolejny, gdzie jeszcze raz przypomnę, że ten proces został przegrany. O to, że Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica, i tutaj zacytuję, chronią Polaków i dbają o ich bezpieczeństwo. No to, szanowni państwo, jeżeli tak chronicie Polaków i tak dbacie o ich bezpieczeństwo, to powiedzcie obywatelom, powiedzcie Grudziądzanom, co się dzieje z Krajowym Planem Odbudowy. Pragnę przypomnieć, że to dzięki politykom Solidarnej Polski, dzięki posłom Kałużnemu i Ozdobie, te pieniądze nadal nie zostały skonsumowane przez Polaków. My mówimy o kwocie 160 miliardów złotych na transformację energetyczną, na transformację klimatyczną, na służbę ochrony zdrowia. Tych pieniędzy nie ma dzięki głosowaniu przeciw przez Solidarną Polskę. Poza tym pragnę przypomnieć troszeczkę historii, tak? Ponieważ zarzuca się tutaj działalność agenturalną wręcz Sikorskiemu. Z tego co pamiętam, w latach 80. jako młody chłopak walczył w Afganistanie z Rosjanami z karabinem w ręku. To on w 2009 roku był współautorem uruchomienia Partnerstwa Wschodniego na rzecz przyjęcia właśnie tych bliskich kontaktów z Ukrainą. No a jeżeli chodzi o takie już pragmatyczne działania osobiste pana Sikorskiego, to 31 października 2022 roku sfinansował ze swoich pieniędzy osobistych zakup pick-upa na rzecz potrzeby ukraińskiej armii wraz z agregatem prądotwórczym i osobiście zawiózł go do Kijowa. Wtedy była pełna wojna. Jak interpretować te słowa o rozbiorze Ukrainy? No. Jak Platforma Obywatelska to interpretuje? Znaczy, bardzo proste, a to jest bardzo proste wytłumaczenie. 24 czy 28 stycznia 2022 roku premier Morawiecki pojechał do Madrytu. Pojechał do Madrytu, podczas którego to spotkania miało miejsce wielkie negocjacje i spotkanie z partiami, szefami partii ultrakonserwatywnych prawicowych sprzyjających Putinowi. Był tam Le Pen, pani Marie Le Pen, który jawnie opowiada się za Putinem. Był też Orban, który sprzyja w swojej polityce Putinowi. Byli też przedstawiciele włoskiej partii i hiszpańskiej partii Vox, które tak samo mówią jednym frontem, że Rosja jest mocarstwem i jakby Ukraina musi pozostać w strefie wpływów polityki rosyjskiej. No jeżeli ktoś jedzie na niecały miesiąc przed wojną, i Kaczyński również to powiedział, że oni już mieli informację, że będzie napaść Rosji na Ukrainę, no to co się wydarzyło? To jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś wspiera właśnie ultrakonserwatywnych, prawicowych polityków swoją obecnością na szczycie w Madrycie i staje razem z nimi i pozuje do zdjęcia i za 20 dni mamy pełnowymiarową wojnę, no to mamy taką sytuację, gdzie pan Sikorski poczuł się być może właśnie urażony tą sytuacją, o której nawet Donald Tusk apelował. Nie jedź, panie Morawiecki, do Madrytu, bo będziesz wspierał tych, którzy będą swoją agresją jakby przyczyniali rękę do tego, że wspierają ją w ten sposób. I natomiast odcinacie się od Sikorskiego. Radosław Sikorski w pełnym takim spokojnym trybie wyjaśnił na swoim profilu społecznościowym, co miał na myśli. Także tutaj sytuacja jest bardzo prosta. Natomiast, szanowni państwo, bardzo ważna jest kwestia pewnych rzeczy, która tutaj została poruszona przez pana ministra Ozdobę. No, pan minister Ozdoba, będąc pierwszy raz w Grudziądzu, mógł się wykazać już tym, ile mógłby zrobić dobrego dla mieszkańców gminy i miasta Grudziądz w sprawie zagrożeń uciążliwości życia i zdrowia mieszkańców gminy Grudziądz i mieszkańców Grudziądza w sprawie masty. Oczywiście nie miał pojęcia, ale to on mi odpowiedział na interpelację. To on mi odpowiedział na interpelację w sprawie właśnie tego składowiska odpadów i nie widzi w tym dużego problemu. Być może chodzi o to, że trzeba przygotować jakąś ustawę. No ale weź się pan do roboty. Weź się pan do roboty, bo pan od sierpnia ubiegłego roku nie zrobił nic. A ludzie mają w Świerkocinie i w gminie Grudziądz jawny problem z tym składowiskiem odpadów. Także jest wiele różnych miejsc i możliwości, o których pan poseł Ozdoba, przyjeżdżając specjalnie pod zamknięte drzwi w sobotę o 14 robiąc konferencję, wykazać się, pokazać swoją pracowitość,
wespół z panem posłem Kałużnym i pokazać, że można zrobić coś dla mieszkańców Grudziądza. Nie robią nic oprócz happeningu politycznego. Słowa Radosława Sikorskiego nie uderzają w Polaków, nie zagrażają bezpieczeństwu Polski? Tak. Zdecydowanie nie, bo tutaj się liczą czyny. Pragnę również przypomnieć, i tutaj państwo też możecie znaleźć, że doradcy pana prezydenta Zełenskiego w kilka chyba dni przed uderzeniem Rosji na Ukrainę usłyszeli nagą prawdę, że to się stanie i będziecie zniszczeni, chyba że szybko pozbędziecie się rosyjskich czołgów, samolotów, zniszczycie rosyjskie wojska, wtedy Zachód się obudzi, nałoży sankcje i będzie was zaopatrywał broń. I sam doradca prezydenta Zełenskiego mówi, że to były prorocze słowa i jawnie i szybko spowodowały ich takie aktualne działanie i przygotowanie się do rychłej ofensywy rosyjskiej. Jest to doświadczony dyplomata, doskonale zna mechanizmy geopolityczne i mówi otwartym tekstem, a że jest wyrazisty i ma ostry język, to już jest chyba jego zaleta. To i zostaje w Grudziądzu, nikt się od niego nie odcina i wyrzucenie z platformy nie jest dla brakowania. Ależ oczywiście, że nie. To jest przede wszystkim tak, no jak ja słyszałem tych panów, szczególnie pana Kałużnego, który mówi, że jest stąd i nawet nie wie z jakiego okręgu pan europoseł mógłby kandydować. Przecież myli okręgi, no to jest okręg bydgoski, to jest okręg toruński, także nie mają podstawowej wiedzy, kto i jak, albo dywagowanie, kto ma być na jedynce. To jest próba, jakby swoista próba odsunięcia realnych problemów, które dzieją się teraz na polskiej scenie politycznej i afer, niesamowitych afer, które mają miejsce teraz, w tej chwili, w tej sekundzie, w tej minucie, gdzie wszyscy w Polsce mówią na temat skandalicznych zachowań pana ministra Czarnka, który wsypał miliony, dziesiątki, jak nie setki milionów złotych na organizacje pozarządowe, na stowarzyszenia i fundacje związane wprost z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Chcą jakby rozmyć ten temat, ale fakty są nieubłagalne. No, nawet w samym Grudziądzu mamy stowarzyszenie, które jest hojnie obdarowywane za pomocą pieniędzy rządowych, czy też Ministerstwa Rodziny, Polityki Społecznej, czy też Narodowego Instytutu Wolności. Mamy takie stowarzyszenie mieszkańców ziemi grudziąckiej, Wiślany Szlak. Do tego jeszcze oczywiście dosypuje pieniądze Orlen. Jest to stowarzyszenie, które prowadzone jest przez ścisłe grono współpracowników pani poseł Gębickiej. No ale pani poseł Gębicka zasłynęła ostatnio z jeszcze lepszej działalności, gdzie Stowarzyszenie Otoczenia Przedsiębiorców Pro Biznes z Włocławka od przeciągu chyba 2 lat otrzymało dotacji około 1 miliona złotych z Narodowego Instytutu Wolności, gdzie wnioski opiniowała sama pani minister. Oczywiście ona nie jest w tym stowarzyszeniu, no ale są jej najbliżsi współpracownicy. No ale skandalem jest to, że to stowarzyszenie dostało pieniądze na zakup willi we Włocławku, 735 tysięcy złotych. To co ma Fundacja Pro Biznes wspólnego z edukacją dzieci i młodzieży? To jest Fundacja Otoczenia Biznesu. Będąc w Wąbrzeźnie na spotkaniu z panem burmistrzem Wąbrzeźna, rozmawialiśmy na temat tego, jak można pomóc tym dręczonym przez PiS samorządom. I powiedział do mnie, spójrz, tu jest plakat, zobacz co jest napisane. A tam jest napisane, że dzisiaj, to było parę dni temu, odbędzie się koncert kolęd z udziałem Gwiazdy Disco Polo w Wąbrzeźnie, na które zaprasza, bo patronatem jest pani poseł Gębicka, a środki na ten cel pochodzą z Fundacji Orlen. No to szanowni państwo, wiecie już, dlaczego musicie płacić tyle za paliwo i dlaczego płaciliście tyle samo za paliwo w ubiegłym roku, bo gdzieś ta zrzutka na tą kampanię wyborczą, na te wyrzucanie pieniędzy dla swoich musi mieć miejsce. Także ja apeluję do wszystkich, jeżeli próbujecie tutaj szukać jakiejś taniej sensacji, szukać jakichś słów dopowiedzianych, wyrwanych z kontekstu, źle zrozumianych z 20-minutowego jakby wywiadu, to zajmijcie się realnymi problemami, które dotyczą mieszkańców Grudziądza. Panie Ozdoba, to dla pana informacja. Pan się zajmie tym, idź pan do roboty i zrób wszystko, bo masz pan wszystkie możliwości, żeby pomóc ludziom w Grudziądzu i mieszkańcom gminy Grudziądz właśnie z tym składowiskiem odpadu w Świerkocinie. Każdy ma dużo pracy do zrobienia, no ale nie można grać w taką nieczystą grę, która do niczego nie prowadzi. A mówię, media i tak będą mówić i będą wyciągać, i my politycy opozycji będziemy wyciągać wasze afery, będziemy wyciągać wszystkie te rzeczy, o których informujecie, o których nie informujecie opinii publicznej, a wyciągacie i pasiecie się milionami, miliardami złotych Polaków.